Czekam na czacie na wasze pytania. To nie chodzi o to, tylko nie możesz tego nazywać tak samo jak butelki. 5 złotych. Skończony. Wiosia, co sądzisz o fagacie? Fagata to jest osoba, która szuka bardzo, bardzo, bardzo dużo atencji. Jezu, myślałem, że co innego powie. Jest kurwą. To chciałeś? No jest, jest. Ona da każdemu dupy, kto się na nią napadnie. Ja tego nie powiedziałem. Ale ja to powiedziałam, ja się tego nie wstydzę, bo taka jest prawda. I no co mam więcej powiedzieć, no. Kto się napatrzy na jej drodze, da temu dupy. No i tyle. Nic więcej tak naprawdę ciekawego nie można o niej powiedzieć. O kurde. Pokazała to, co potrafi, no i potrafi tylko dać dramy na internecie i to, co ona jedynie potrafi. Tylko się wypowiadać na Instagramie, no i tyle. Sy to jest, kochani widzowie. Dymy. Zaczynają się powoli. Sy to się no, nie, to się dawno zaczęło, ale taka prawda. Ona tylko umie się wypowiadać na Instagramie, a nie nikt ci napisze tak samo jak z tą bluzką. Nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, że to jest jej bluzka. Oj, serio, cię słyszą, trochę ciszej. Nie miałam pojęcia, że to jest jej bluzka i po prostu ją założyłam, bo myślałam naprawdę, że to jest dredziarza. A on od razu na Instagrama wszystko zamiast napisać mi, że po prostu chce odzyskać tą bluzkę. Ja bym ją jej wysłała, bo nie jestem jakąś nie wiadomo kim. Po prostu, że jakby mnie prosiła o odzyskanie swoich rzeczy, czego ja nie wiedziałam, które są jej rzeczy, to bym po prostu jej nie wysłała. Wysłałam jej od razu. Wiadomo. Prosta sprawa. No. A ona od razu wielką drogę, że mi bluzkę mam na Instagramie, no proszę. Ja często zakładałam chłopaków bluzki, no po prostu, bo one są luźne i fajne i wygodne, no i tyle. Moment. Co? Dlaczego już ten na dy, cały czas to pytanie. Nie, to co ty robisz? Ten jakiś... Zaraz robiksa tutaj za ten numer telefonu, skończę, w sądzie.